Szanowni Państwo, udział kapelanów Ordynariatu Polowego w misjach zagranicznych od niemal 30 lat w wielu publikacjach, w mediach był pomijany milczeniem. Należy podkreślić, że kapelan jest integralną częścią kontyngentu wojskowego. Tak jak potrzebny jest lekarz, który będzie pomagał, gdy będzie zranione ciało, tak bardzo potrzebny jest również duchowny, kapelan, który będzie leczył zranionego ludzkiego ducha. Historia, i to długa historia, polskiego żołnierza wyraźnie potwierdza to, że zawsze towarzyszył mu kapelan. Od 100 lat, od kiedy powstało biskupstwo polowe, jest to forma zorganizowania, zorganizowana forma towarzyszenia i pomocy kapelanowi. W ciągu tych ostatnich niespełna 30 lat ponad 100 kapelanów towarzyszyło żołnierzom na misjach w różnych rejonach, na różnych kontynentach świata. Niektórzy z nich spędzili na misjach 4, a nawet i 5 lat, ponieważ byli wielokrotnie. Niektórzy zapłacili za to olbrzymią cenę. Znam osobiście kapelana, który no niestety, ale ma syndromy stresu bojowego. Musiał zakończyć swoją posługę w ordynariacie, wrócić w zacisze klasztoru, ponieważ on również zapłacił cenę pobytu na misjach. Pragnę podkreślić ogromną rolę psychologów, ale także podkreślić to, że w wielu sytuacjach nie wystarczy pomoc psychologa. Potrzebna jest pomoc kapelana, który odpowie na wiele egzystencjalnych pytań. W imię czego oddawać życie? Dlaczego ryzykować swoim zdrowiem? I myślę, że to trzeba o tym mówić, bo wielu dzisiaj pyta, no po co ordynariat? Po co utrzymywać kapelanów Wojska Polskiego? Proszę Państwa, proszę te pytania zadać tym, którzy udają się na misję. Wielokrotnie byłem uczestnikiem no, bardzo burzliwych wypowiedzi żołnierzy, oburzonych tym, że razem z nimi nie pojedzie kapelan. Konkretnie, kiedy zmieniła się misja z bojowej na szkoleniową w Afganistanie, no, było takie tłumaczenie, że kapelan no, ewentualnie będzie tam dojeżdżał. No, z humorem mówię, no to co, miesięcy mu kupimy? I ostatecznie, kiedy była kolejna interwencja żołnierzy, kapelan jest na misji. Proszę Państwa, kapelan musi posługiwać się językiem angielskim. On służy nie tylko Polakom, ale także i wojskom sojuszniczym. Odwiedza w ciągu miesiąca 6 baz. Właściwie z tych 30 dni w miesiącu 17 do 20 dni jest w rozjazdach po to, żeby służyć tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują. Szanowni Państwo, ja jako, nie tylko jako dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, ale też jako weteran poszkodowany, weteran, uczestnik jednej z misji w Afganistanie, postrzegam tą konferencję w dwóch wymiarach. Oczywiście pierwszy wymiar to jest wymiar edukacyjno-informacyjny. To, co jedną z roli sprawuje Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Edukuje, popularyzuje i promuje, tak? Podejście do tego tematu, który był całkowicie pomijany, potraktowałem przy okazji stulecia biskupstwa polowego jako jeden z priorytetów działalności Centrum Weterana i mimo wszystko przy skromnych możliwościach Centrum Weterana moi pracownicy, którym bardzo dziękuję, podjęli temat i powstały nie tylko wydawnictwo związane z uczestnictwem 20 lat w misjach zagranicznych, ale wystawa, która mamy nadzieję będzie wędrowała po kraju i będziemy to dalej kontynuowali. I to jest ten pierwszy wymiar konferencji. Oczywiście drugi wymiar konferencji to jest bardziej mój osobisty, ponieważ ja analizując nie tylko swój przypadek, ale też przypadek wielu żołnierzy, a przede wszystkim rodzin poległych żołnierzy i poległych żołnierzy w misjach zagranicznych, zawsze nawiązuje do tego początku i końca, tak? Dla wielu żołnierzy kapelan, ksiądz to był początkiem i końcem jego pobytu na misji. Początkiem, kiedy zdajemy sobie sprawę, że
zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że jedziemy na wojnę, tak? To jest ta spowiedź święta i obecność kapelana. Dla wielu z nas końcem było to, kiedy kapelan żegnał tych żołnierzy, kiedy wracali do kraju. To też dotyczy nie tylko poległych żołnierzy, ale też poszkodowanych, bo bardzo często i mnie osobiście także żegnał kapelan, kiedy byłem transportowany do kraju, kiedy zostałem ranny, ale także pierwszą osobą, z którą kontaktowała się jednostka wojskowa, to był dowódca jednostki wojskowej, kapelan i psycholog. Tak, to były pierwsze osoby, które zapukały do drzwi i poinformowały moją rodzinę, jest przeżył, jest nadzieja na to, że będzie dobrze. Poza tym pożegnania naszych żołnierzy tutaj w kraju, tak, zawsze księdzu jest łatwiej, tak, podejść w tych ciężkich chwilach, w pierwszych chwilach oczywiście, kiedy jest największy ból po stracie tych żołnierza i wspomóc dobrym słowem. To jest nieocenione, tak już powiedziałem, podziękowałem w imieniu wszystkich weteranów za obecność kapelanów w misjach zagranicznych i mówiąc polskim przysłowiem, dziękuję i proszę o więcej. Kończą się misje, pobyt na misjach, ale pozostaje trauma. I ja tylko chcę wspomnieć, że kiedy wracali żołnierze ranni na skutek udziału w misji bojowej w Afganistanie, ileż razy odwiedzałem tych żołnierzy w naszym wojskowym szpitalu przy ulicy Szaserów. To były niesamowite rozmowy. Jak wiele ci żołnierze zawdzięczają kapelanom. Pamiętam taką historię, kiedy żołnierz stracił nogę. I on był kompletnie załamany. Jak ja się pokażę swojej żonie? Jak ja przyjdę do domu? Jak mnie odbiorą i będą postrzegać dzieci? Właściwie chciał skończyć ze swoim życiem. Wielogodzinne rozmowy z kapelanem przekonały go do tego, żeby zaczął dziękować Bogu, że otrzymał szansę, bo mógł nie wrócić, mógł nie przeżyć. I właśnie kiedy odwiedziłem go po raz kolejny, już był w towarzystwie żony i swoich dzieci, byli przeszczęśliwi, byli rozradowani. Przecież to wiosna naszego życia, to jest nowy początek. Znajdziemy pracę, bo rozpoczniemy właśnie pisanie kolejnego etapu, rozdziału w naszym życiu. I to jest wielka, wielka radość kapelana, kiedy komuś przywróci nadzieję, kiedy uleczy go z tych zranień. Rok 2010, kiedy rozpocząłem posługę w ordynariacie polowym, miałem okazję spotkać się z wieloma dowódcami. Był to czas likwidacji wielu etatów. Po co was tylu? Darmozjady, to tyle kosztuje. A ja, spotykając wielu generałów, pułkowników, ludzi już z siwym włosem na głowie, słyszałem: księże biskupie, proszę nie przykładać ręki do tego, bo mój syn, bo moja córka wrócili do normalnego życia tylko i wyłącznie dzięki temu, że spotkali kapelana. Spowiedź zamknęła tamten traumatyczny rozdział. Pielgrzymka jedna, druga na Jasną Górę, wojskowa pielgrzymka, pielgrzymka do Lourdes. Zresztą do Lourdes wędrują ranni, poszkodowani z wielu armii. Sprawiły, że on odzyskał radość i nadzieję życia. Dlatego, szanowni państwo, trzeba pamiętać o tym, zanim się postawi pytanie, zanim się obliczy, ile to kosztuje, trzeba zapytać tych, którzy skorzystali, którym kapelan podał rękę, sam narażając swoje zdrowie i życie. Bo jeżeli kapelan wyjeżdża na misję, to też się spowiada z całego życia, bo może to być ostatnia jego spowiedź, może podzielić los żołnierza, a przecież chociażby w Afganistanie wielokrotnie żołnierze prosili, by kapelan razem z nimi wsiadł do rosomaka i towarzyszył im, żeby był nadzieją i otuchą. I to, co wspomniałem na początku tej naszej konferencji, udział kapelanów w misjach jest coraz bardziej profesjonalny. Wyjeżdżałem tam w pełni przygotowani, a więc szkolenie z zakresu wzywania pomocy medycznej, bo może się okazać, że wielu jest rannych, poszkodowanych, a kapelan miał szczęście, żeby on wezwał pomoc. Dalej, to jest seria, a więc żeby przetrwać w warunkach trudnych, w warunkach zniewolenia, aresztowania.
to właśnie tu w kraju kapelan udaje się na dwa czy dwa i pół dnia razem z żołnierzami po to, by przetrwać i przynieść to, co dostał w wyposażeniu, a więc dwa batony i półtorej litry wody z powrotem do bazy, że sobie poradził. Tam się zaczyna już przygoda. No, kiedy przygotowywała się kolejna grupa do wyjazdu na misję, pośród nich był kapelan. I wyszedł przed szereg i mówi, ale drodzy panowie, drodzy żołnierze, jeżeli by coś złego się stało, to nikt nie będzie umierał bez kapelana, ja idę razem z wami. I to już się zaczął dialog, zaczęła się taka w dobrym tego słowa znaczeniu przyjaźń i oni się otwarli na jego ewentualną pomoc, a wszyscy wiedzą, że w okopach nie ma niewierzących. I ja bym radził wszystkim, którzy mają dużo na ten temat do powiedzenia, by udali się w rejon, tam gdzie się toczy wojna, gdzie jest konflikt. Wtedy właśnie punkt siedzenia, właśnie od tego zależy spojrzenie i rozumienie wielu spraw. Także, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to, że bodaj parę informacji na ten temat się pokaże w mediach. No między innymi ten pan, który reprezentował policję, w czasie konferencji wystąpił z takim emocjonalnym głosem. No a przecież był kapelan, który z Lublina, który 3 lata towarzyszył policjantom. To właśnie kapelan Wojska Polskiego, ksiądz pułkownik Kozicki, który rzeczywiście był wielokrotnie na misji w Kosowie. 3 lata służył żołnierzom i służył policjantom. Sprawa się wyjaśniła. Szanowni państwo, ja byłem dowódcą, byłem dowódcą i byłem żołnierzem i mogę powiedzieć to ze swoich doświadczeń, tak? Kiedy śmierć zagląda w oczy, tak naprawdę zawsze do tego odnoszę, że to jest prawdą, że w ciągu sekundy przepływa całe życie przed oczami. A pierwszą myślą, którą przychodzi chyba każdemu ciężko rannemu żołnierzowi, który przeżył, to jest jego rodzina i co będzie dalej, tak? Co będzie, kiedy mnie zabraknie, jak nasza rodzina sobie poradzi. A nieodłącznym elementem tej rodziny i ducha, postawienia tego ducha są także kapelani. Nie tylko służba zdrowia, nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, nie tylko psycholodzy, ale także posługa duszpasterska jest ważnym elementem, która stanowi całość tego postawienia człowieka z powrotem na nogi. Dlaczego psycholog nie wystarczy? Ja nie jestem naukowcem, tak, ale wiem o tym, że żołnierzowi bardzo ciężko się przyznać do słabości, tak? Zwłaszcza w pierwszym okresie, kiedy jest się rannym, tak? Kiedy jest wielki żal do tego, dlaczego to mnie się stało, dlaczego ja zostałem ranny, jak moje życie się zmieni, czy ja będę chodził, czy będę musiał jeździć na wózku, czy może się okaże, że będę całe życie leżał na wózku, tak? Wtedy naprawdę trzeba wiele doświadczenia, nie tylko wyciągniętego z książek, tak? Ale tego doświadczenia duchowego, żeby wiedzieć, co takiemu człowiekowi powiedzieć. Ja wiem, że do mnie w tym czasie psycholog nie bardzo dotarł, tak? Rozmawiałem oczywiście z księdzem, to przychodzi z czasem. To chyba każdy żołnierz doświadcza, że po pewnym okresie czasu, kiedy już przede wszystkim poukładamy sobie w głowie i zaakceptujemy swoją niepełnosprawność, zaakceptujemy to, jakimi jesteśmy ludźmi, dopiero wtedy poprzez zdrowienie przychodzi pora na psychologa, większe rozmowy duchowe z księdzem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli człowiek, konkretny żołnierz ma problem i uda się do psychologa, to będzie jakaś notatka z tego spotkania. A jeżeli się uda do księdza, to wpadnie jak kamień w wodę. On mając swój krzyż, opowiadając o tym krzyżu, podzieli się tym krzyżem i on będzie przynajmniej o połowę lżejszy. To jest raz. Po drugie, ksiądz jako duszpasterz spotyka się z przeróżnymi problemami, to tysiącami problemów i on może udzielić odpowiedzi w tym wymiarze egzystencjalnym, dlaczego warto życie dać.
argumenty najgłębsze są w Biblii, bo nigdy nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje. Ale równocześnie to żołnierz, który zabił na wojnie, ma wyrzuty sumienia, ma pytanie, czy on może to robić. I właśnie to kapelan może mu powiedzieć, cytuję Jana Pawła II, w Ewangelii nie słychać szczęku oręża, jest wezwanie do pokoju, braterstwa, przebaczenia, miłości, ale są takie chwile w życiu chrześcijanina, że jest zobowiązany chwycić za broń, by stanąć w obronie najwyższych wartości. I właśnie te najgłębsze racje, biblijne racje, egzystencjalne racje, duchowe racje, one są potrzebne żołnierzowi, bo sama wiedza psychologa nie wystarczy. Zresztą to właśnie nie jest przypadkiem, że kiedy żołnierz jest ranny, kiedy żołnierz poległ na polu walki, to jak już powiedział pan pułkownik, udaje się w cudzysłowie ekipa, dowódca, psycholog, lekarz i ksiądz. Ale kapłan jest tym pierwszym, który niejako dźwiga ten ciężar odpowiedzialności, no, by przekazać tą informację. Więcej, pomaga również rodzicom poległych żołnierzy. Nigdy nie zapomnę wyznania matki, ojca, żołnierza, który poległ w Afganistanie. I piękne świadectwo. My nie pytamy, dlaczego on, dlaczego nasz syn. My nie mamy pretensji do Pana Boga, że to nasz syn stracił życie. Wojsko było jego pasją. My to szanujemy. My to w wymiarze duchowym i religijnym akceptujemy. Piękne świadectwa, ale bywają i chwile buntu. I to właśnie kapelan jest tym, który opanuje te negatywne emocje, kiedy przychodzi transport z ciałem poległego żołnierza do kraju. No, generałowie pisali raport po takim wydarzeniu w Krakowie na lotnisku w Balicach, kiedy młody kapelan pomógł opanować sytuację. No, a sam odprawiałem mszę świętą, odprawiałem pogrzeb poległego żołnierza. I to ja spełniłem niezwykle ważną rolę, bo widząc niesamowite emocje matki i ojca, to ja podszedłem do tego ojca, by wyczuć, czy można podać odznaczenia, flagę. I niestety, ale spotkałem się z wyzwiskami, przekleństwami. Widząc tak negatywne emocje, podjąłem decyzję nie przekazywać rodzinie. Proszę zabrać. Jest pieśń ostatnia na zakończenie i w tył zwrot odmarsz, ponieważ to nie jest czas, żeby rodzina to zrozumiała, rodzina przyjęła. Kapelan ma olbrzymią rolę w każdej sytuacji, także i w tej najbardziej dramatycznej ostatniego pożegnania poległego żołnierza.